Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim drugim kanale o nazwie Doriska. Dzisiaj przedstawię Wam haul zakupowy, pokażę Wam, gdzie kupuję taką piękną biżuterię. Otóż tą biżuterię kupuję w sklepie o nazwie New Look. Tutaj mam siatkę z New Looka, jest bardzo ciężka. Jeżeli są przeceny w New Looku, zawsze idę na biżuterię i kupuję naprawdę bardzo dużo rzeczy, bo jest bardzo fajna, bardzo tania. Nie żal mi pieniędzy, jeżeli coś się popsuje, bo naprawdę to są nieduże pieniądze. Dużo rzeczy kupuję dla moich dwóch sióstr. Kupuję podwójnie, a one są w Polsce, także one się już wymieniają, jeżeli coś im potrzeba. W New Looku zawsze kupuję na Half-Price, chyba że coś mi bardzo potrzeba i gdzieś wychodzę, to wtedy kupuję po cenie regularnej, ale zdarzyło się chyba tylko raz, może dwa razy. Zawsze, jeżeli jest wyprzedaż, kupuję sobie z wyprzedzeniem, bo na pewno mi się te rzeczy przydadzą. Taki naszyjniczek piękny jest też z New Looka, możecie sobie zobaczyć. Ok, zaczynamy. Ta siatka naprawdę jest bardzo ciężka. Zaczynamy, pokażę Wam ten naszyjnik, co ja mam na sobie. Jak on wygląda. Tutaj zobaczcie sobie o takie coś, ale wydaje mi się, że tutaj na czarno u mnie lepiej będziecie widzieć. On normalnie kosztował 19,50, no i oczywiście to jest half price, także niecałe 10 euro taki naszyjnik. Wydaje mi się, że naprawdę przystępna cena. W Polsce na pewno za takie coś zapłacicie dużo więcej pieniędzy. Także taki naszyjniczek. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam. Jest to takie podwójne łańcuchy, to również dwa zakupiłam, coś takiego. Cena tego to jest 8,45 i również to jest half price, czyli 4 euro z groszami. Taki. To jest fajne, że tu jest i srebrny i złoty, czyli jak macie złote dodatki pasuje, jak macie srebrne dodatki również pasuje, super. Większość naszyjników kupuję brandletki. Kolczyki staram się kupować z metali szlachetnych, ponieważ mam uczulenie. Jeżeli dość długo ponoszę takie zwykłe, zaraz mi ropieją uszy. Noszę, ale to jest dosłownie parę godzin, bo już później widzę, że jest zaczerwienione ucho i muszę je wyjąć. Taki naszyjnik, tutaj widzicie, z grubym łańcuchem złotym, dwie kuleczki i tu są perełki. Złoty łańcuszek, to jest akurat dla mojej mamy, wiem, że jej będzie pasował. On normalnie kosztował 13 i przecena była half price, czyli 6,50. Kolejnym to jest znowu taki sam. To na pewno jest jeden dla mnie, drugi dla jednej z moich sióstr. Kolejny, tutaj widzicie naszyjnik, jest również bardzo śliczny. Z delikatnymi różowymi dodatkami, oczywiście ze złotym. Również pięknie będzie pasował, jak widzicie, do takich ciemniejszych kolorów, do sukienek. Naprawdę super są te naszyjniki. Cena normalna to była 11,50, czyli około niecałe 6 euro kosztował on. Jeszcze nie wiem, komu go podaruję. Nie, sama sobie zatrzymam. Kolejnym naszyjnikiem to jest też jakiś taki dla babci. Różnokolorowe. Tutaj na końcu jest coś takiego. On kosztował 9,10, czyli jakieś 4,50. Wileczko oczywiście ma swoje, swoją biżuterię i też tu siedzi ze mną. Przepraszam za hałas. Tutaj jest sam łańcuszek z takim brudnym różem tasiemką, ale również jest bardzo fajny. On kosztował 9,99. Kolejnym, tu kupiłam jedne kolczyki i kupiłam dwie pary tych kolczyków, bardzo mi się spodobały, są bardzo eleganckie, nie wiem czy je widzicie, jak bardzo, jak się ładnie świecą. One kosztowały 9,10, czyli też jakieś 4,50-4,55 i doszłam do wniosku, że one będą prześliczne na jakieś wesele, bo są bardzo ładnie się świecą. Zaraz Wam pokażę, przystawię do ucha, jak one wyglądają. Kolejny naszyjnik, jaki zakupiłam w New Looku, to jest coś takiego, to również to jest dla babci. Babcia lubi takie długie, wiszące, także jak coś mi się trafi, to jej kupuję. 11,49, cena regularna i też jest połowa ceny, czyli jakieś niecałe 6 euro, powiedzmy 5,70. Taki naszyjnik. Następna to jest bransoletka. Bransoletka taka delikatna, to już Wam pokażę w przybliżeniu. Cena normalna
niemal na 6,50 i przecena na 3,25. Dalej jest kolejna bransoletka, takie malutkie kuleczki. Kto tak się śmieje? Kto tak chochocze? Kto tak chochocze? 6,50 cena normalna, a po przecenie 3,25. I jeszcze jedna bransoletka, taka potrójna. Jak widzicie, zapinana ona tutaj jest. Takie fajne wykończenie. Może tak założę. Zapinania. Normalna cena to było 7,50. Tutaj kupiłam jakieś kolejne kolczyki. Prawdopodobnie to są dla mojej jednej z sióstr. Również bardzo eleganckie. Normalna cena to było 5,85 i przecena 50%. Tak wygląda jedna bransoletka. Tutaj są jedne kolczyki. To są te prześliczne kolczyki, które mi się bardzo spodobały. Na pewno kiedyś je założę. To na pewno na jakąś okazję, bo nie lubię takich bardzo długich kolczyków nosić. Zresztą Lili by mi je po prostu zerwała. I ta bransoletka. Jak wiecie, jestem mamą. To jest moja śliczna córcia Lili. I większość czasu oczywiście spędzam z nią. I ten kanał Doriska nie będzie aż tak popularny jak Mami Doriska, ale w wolnym czasie, postaram się jakieś filmiki oczywiście nakręcać, które są związane tylko ze mną. Także tam Was również zapraszamy. No i co, pożegnam się Lili. Kochani, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pa! I buziaczka prześlij. Mamuś, i zarobiona jestem od śminki.